pokoik przymalowany na szaro, jeszcze schnie, te pasy co widać. No dopiero co skończyłem go malować, ale farba cholernie ciężka do malowania, jeżeli chodzi o szary platynowy dekorala. Nie zdążyłem pomalować szerokości 1,5 wałka. Malujemy następne, powiedzmy dwie szerokości, następną szerokość 1,5 wałka, a tu już mi farba zastygała. Mimo tego, że została raz, pierwszym razem pomalowałem nierozcieńczoną, drugim razem pomalowałem rozcieńczoną z wodą, żeby była rzadsza po prostu, żeby tak szybko nie schła, ale ona schnie dosłownie na momencie. Nie nadążę malować, żeby mokre na mokre nałożyć. No przeokrutna ta farba jest. W małym pokoju malowałem Duluxem, też szarym, tylko troszeczkę inny odcień i się pięknie malowało. Farba długo zostawała mokra, spokojnie zdążyłem oblecieć górę małym wałeczkiem i zacząć dużym i jeszcze było wszystko wilgotne. A tu malowałem nawet na górze małym wałeczkiem, przestawiałem drabinkę, żeby zejść, umoczyć sobie mały wałek, wchodziłem i to, co pomalowałem, już było zaschnięte. To, co namalowywałem na nowo, już się odcinało jako suche od mokrego. Naprawdę farba jakaś przeokrutnie szybko stygnąca. No ale nieważne, biorę się za tapetowanie, moje przyrządy do tapetowania. Wszystko co niezbędne, nożyki, roleczki, cążki do łamania ostrzy, mała rolka plastikowa ze stożka, środek i na boki rozjechana gumowa, mała, duża gumowa szczotka, nożyczki, nożyk, prawie wszystko mam potrzebne. Rozmierzyłem już sobie bryty tapet, jak mają iść, żeby mi gdzieś nie wyszło, że mi się skończy tu, albo będę musiał zagiąć 0,5 cm, bo o to chodzi, żeby tak nie wyszło, dlatego sobie trzeba przeliczyć ścianę, rozmierzyć jak zacząć, czyli tu mi się kończy bryt, następnym zaskakuje tu, tu mi się kończy bryt, następnym zaskakuje dotąd i tak wszędzie, tak? Najpierw sobie robię tą ścianę, żeby móc obsadzić drzwi łazienkowe, później zrobię sobie przeciwną ścianę. Rury zabudowałem, jednak panowie fachowcy, którzy mieli przyjść, zaspawać nitki, żeby ta zabudowa była niższa, płytsza, nie przyszli. O, jakieś problemy z tym panem, który ma tu nadzór i spuszcza wodę, w ogóle się nie idzie dogadać. Taki służbista, że po prostu brak słów. No. Z wieloma ludźmi się zawsze dogadywałem, jeżeli chodzi o spuszczanie wody z hydraulikami w spółdzielniach i tak dalej. Ten po prostu jest niezłomny. Zabudowa by była płytsza, by była inna, no ale nie można tak zrobić, więc wyszło tak. Okno się uchyla i ono tam puka, ale ono już jest na maksa otwarte. To już jest maks okna, czyli nie wyszło najgorzej. Ja już nie mogłem się bardziej przytulić, bo ta płyta już się opierała o rurę. Czyli ja już tam nie mogłem nic bardziej wymyślić. Czyli tak wyszło. Tu zrobiłem też ze skosu delikatnego, bo złapałem się po rancie okna. Ale musiałem trzymać tą linię, która mi schodzi z góry, czyli żeby ten akryl mi tu ładnie przeszedł na dół, żeby ta linia była utrzymana. I tak tu wiszą szafki górą, tak? Tu jakoś musi dociąć sklina dół, żeby nie było widać tej góry, tej dziury tutaj. I tak też tu będą szafki i góry nie będzie widać. No zabudowa wyszła tak. Tak chciał pan stolarz, co mnie dziwi, bo powiedział, że jak ja pojadę zabudową do samego dołu, to on tak idealnie blatu nie dotnie w taki kąt, jak tu jest. No wiecie, jak stolarz nie umie blatu dociąć, a mówi, że robi to 20 lat i zjadł na tym zęby, no to ja przepraszam bardzo. Chciałbym mu tak zrobić, on podjedzie blatem pod spód i go podwinduje na stopkach do tej płaszczyzny, którą ja tutaj uzyskałem. I później wykończy to, nie wiem, silikonem, listwą, nie mam żadnego pojęcia. Zero tego równa się zeru okna. Czyli powinno być dobrze. Zobaczymy, co on wycuduje. Jeżeli on nie mógł tu blatu dociąć, bo powiedział, że on nie dotnie tak równo blatu, to z wycięciem w szafce tego dołu w taki trójkąt dopiero on będzie miał problem. No dobra, przygotowuję się, układam sobie wszystko i zaraz będę tapetował. Drzwi już pierwsze zamontowane, czego też nie pokazywałem, bo chyba jak drzwi zamontować, to wiele osób wie. Ktoś powie, że pianka powinna być ciągłością, spokojnie, ona będzie dostrzyknięta pomiędzy. To jest po to, żeby po prostu były drzwi ustawione. Było punktowo łapane, wypierane tyczką, żeby się, nie daj Bóg, futryna nie zeszła i drzwi się zamykają. Można powiedzieć, pierdnięcie komara by je zamknęło. Dobra, biorę się za te
tapetę. Oczywiście stołu do tapetowania nie mam. Tak jestem przygotowany. Także rozłożyłem sobie folię na podłodze. Będę na niej rozwijał tapetę, bo na niej będę rozwijał tapetę. Będę ją smarował klejem. Zwijał do namięknięcia, bo tapeta jest winylowa, więc smarujemy tapetę, nie ścianę. Choć miało być inaczej, co uzgadniałem tutaj z inwestorem, żeby była tapeta na podkładzie z włókna. Po to, żebym mógł smarować ścianę i żebym suche bryty sobie przyklejał i by było to wszystko szybciej, to oczywiście kupił mi tapetę na winylu, bo taka mu się spodobała. Mimo wszystko, że ustaliliśmy, dobrze będzie tapeta z włókna. Mniejsza o większość. Więc sobie rozwijam tutaj, tnę na równe pasy. Natnę sobie z 8 brytów, czyli dwie rolki sobie potnę po te 2,43. Mam 2,43 całej wysokości, wiadomo, 7 cm listwa, więc mam zapas. Będę je sobie tutaj smarował i cieli na ścianę. Właśnie zauważyłem pewną ciekawostkę. Przeciąłem sobie tapetę. Nie wiem, czy tu widać. Naderwałem róg i pokazały mi się włókna. Czyli jest na flizelinie. Szukam karteczki. No, producent każe smarować ścianę klejem. Ale jest napisane tapeta winylowa. Jak wiemy, tapetę winylową smaruje się namaczając ją, żeby ona naciągła kleju, dopiero przykładamy na ścianę. Ale nie wiem, o co tu chodzi. Gardenko Val Fashion, tego nigdy nie kładłem. Takiej tapety, tej firmy. Jest na flizelinie wyżej. A na dole tapeta winylowa. Szczerze mówiąc, nie spotkałem się z takim czymś. Ale skoro producent każe ścianę posmarować klejem, więc mi to bardzo ułatwia pracę. I tak będę smarował. Odmierzam sobie bryty i super. Cieszę się bardzo, że nie będę musiał tego smarować klejem, tylko będę mógł zapierdzielać na gotowo na ścianie. Bardzo mnie to cieszy. Natnę sobie takich paseczków i będziemy tapetować. Wszędzie poszło się w szarości, czyli białe sufity, szare paski, tapet. Kolor prawie nawet dobrany, bym powiedział. No dobra, nie będę filmował, jak sobie tnę cały czas tapetę, tak? Folia i tak się przydała, żeby mi się żadne sywki nie poprzyczepiały do tapety. I tak sobie rozwijam przy miarce i tnę na odpowiednią długość. Kawka musi być. Co jest jeszcze ważne na tapecie, jak kleicie, żeby sprawdzić? Mówię dla tych, jeżeli są tapety w pasy, nie zawsze macie równy biały odstęp po obu stronach. Może być tak, że zaczyna się szarym, kończy się grubszym białym. I żeby nie, po prostu brytów nie odwrócić, tak? Bo gdzieś te odległości będą inne. Trzeba na to zwracać uwagę, z której strony ile białego jest. Ja mam po obu stronach praktycznie identyczną odległość. Jest minimalnie większa z tej, minimalnie mniejsza z tej. Ale zdarzają się takie tapety w pasy pionowe, że ta różnica jest dużo większa. Jeżeli się pomylicie, to po prostu gdzieś odległość wyjdzie niesymetryczna. No. Na takie pierdety trzeba zwracać uwagę. Także ładuję sobie oprzyrządowanie do wiaderka, bo wchodzę na drabinę, to wtedy mam wszystko, że tak powiem, pod ręką. Bo sobie wiaderko wieszam na haczyku od drabiny i mam wszystko pod ręką. Jeżeli potrzebuję podsmarować, odmierzyć, nozik wymienić w ostrzu, to wszystko jest. Zaraz sobie zobaczę, czym będę smarował, ale na pewno dużym wałkiem sobie będę smarował. Nie pędzlem, jeżeli chodzi o tapetę. Gąbka do zmywania, ołóweczki, mała poźnica, mała rakelka, jeżeli trzeba w nietypowych miejscach podejść. Mały gąbkowy, ale mi tu nie będzie potrzebny pędzelek, żeby podsmarować brzegi, żeby było grubiej na brzegach, żeby nam się nie rozsychało, nie odłaziło z czasem. Takie tam rzeczy, na które dobrze jest zwrócić uwagę. O, to wszystko ląduje we wiaderku.
drabina. Przecież na razie mi to nie będzie potrzebne, ale to mniej więcej wygląda pewnie tak. Jak sobie kleję bryt od góry, wszystko mam pod ręką, będąc na drabinie, żeby docisnąć, wyszczotkować, wypchnąć powietrze. Ważna bardzo też sprawa, spionować sobie pierwszy bryt, którym startujecie. Jak ja startuję stąd od zera, oczywiście wywinę ją tu z pół centymetra, żeby sobie ładnie linię przyciąć, bo futryna jest krzywo osadzona. Tu będę robił wycinki. To dobrze jest sobie wypionować od futryny minus pół centymetra, żeby wam zaszło, i zmierzyć, jak wychodzi, żeby nie było, że na górze wam się zawinie centymetr, a na dole będzie brakowało pół centa, bo i takie drzwi się zdarzają. Także pionuję sobie pierwszy bryt, ołóweczkiem znaczę. Za chwilkę mieszam klej. Klej mam glastek z Leroy bodajże. Daję do tapet z włókna szklanego. Może być też klej do tapet ciężkich i tak dalej, tylko trzeba konsystencję sobie dobrać, rozrzedzić. Spokojnie przyklei. Nie ma obaw, że jakiś inny klej nie przyklei. Na przykład klej do tapet winylowych przyklei również tapetę z włókna szklanego, jak i na odwrót. To jest już sprawdzone. Także mieszam.